już teraz, na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, jest naszym gościem. Witam po raz drugi, witam pana. Panie ministrze, koalicję europejską waszego głównego konkurenta w tych wyborach nazywacie, czy właśnie politycy nazywają, zbieraniną, ale jednak no, musi być jakiś silny strach przed przegraniem tych wyborów w PiS, patrząc na tę mobilizację kadrową na listach właśnie. Czy no, oceniamy to, co jest po stronie opozycji, że to jest, można to różnie nazywać, można to nazywać zbieranina, że to są różne ugrupowania, dość odległe w niektórych przypadkach ideowo, choćby patrząc na PSL i Lewicę, czy inne ugrupowania. Stąd tam wszystkich łączy po tamtej stronie jedno, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie wygrywało wyborów, miał jak najgorsze wyniki i stąd też my się mobilizujemy, żebyśmy mieli jak najlepsze wyniki. To jest dosyć oczywiste w walce politycznej, że chcemy osiągać jak najlepsze wyniki, a te wyniki później służą, żeby realizować swój program. Według pewnej zabawnej legendy Jaruzelski kiedyś skarżył się Kiszczakowi, że kandydatów Komitetu Obywatelskiego to właściwie nic nie łączy ideowo, tylko to, aby odsunąć PZPR od władzy. Także to różnie bywa w polityce. Rozumie pan? No myślę, że to coś w tym jest po tamtej stronie, że ta ich pospolite ruszenie, o, możemy tak nazwać, no jest zrobione po to, żeby nas odsunąć od władzy, ale myślę, że damy radę. Ale nie czuje się pan jak przedstawiciel tamtej poprzedniej partii, którą odsuwano od władzy pospolitym ruszeniem? Nie, absolutnie nie. Podoba się panu ta retoryka, jaką narzucają liderzy PiS w tej kampanii? Nie wiem, co pan ma na myśli. Na przykład premier Morawiecki w Katowicach, to z takich, powiedzmy, bardziej zabawnych przykładów, mówi w tych Katowicach, że górnictwo to perła polskiego przemysłu. No, z całym szacunkiem dla górnictwa, ale serio? Górnictwo perła? No to myślę, że na Śląsku to dla przemysłu górnictwa jest perłą i w czarną perłą. I w tym może być czarną perłą i w tym kontekście premier używał tych słów, ale mówił też i choćby o Dolinie Krzemowej, no czyli też przedstawiał z jednej strony górnictwo jako bardzo ważną dział gospodarki, szczególnie na Śląsku najważniejszym, ale też technologie, innowacje, czyli coś, co wchodzi wychodzi w naszym województwie, co się rozwija. No i w tym zakresie, czyli takie połączenie nowoczesności, nowoczesnych też technologii przecież w górnictwie, bo przecież też o tym mówimy i to się dokonuje już w ostatnich latach, także to połączenie jest, myślę, tutaj bardzo dobre i ciekawe. Sceptycy odpowiadają, że to mówienie na przykład o Śląskiej Dolinie Krzemowej to pachnie trochę gierkowszczyzną. Znaczy myślę, że to jest dobry przykład, żebyśmy mieli też punkt odniesienia, do którego zmierzamy. Odniesienia, panie pośle, to pamiętamy, że to od dziesięcioleci niemal się mówi. Odkąd powstał termin Dolina Krzemowa, to jakiś polityk obiecuje, że na Śląsku taką zorganizuje. Ja się odnoszę do tych słów z ostatniego tygodnia, o którym mówił pan premier Morawiecki. Wcześniej tych słów pan premier nie używał, w sensie takich wypowiedzi, także do tego się odnosimy i myślę też, że jak mówiliśmy na konwencji o równych szansach w Unii Europejskiej, czy mówiliśmy o równych możliwościach, że tak powiem, zarobkowania, czyli taki model dochodzenia do czegoś, co jest w zasięgu i realiach naszego kraju, naszych obywateli, do których musimy zmierzać. No i to jest, myślę, taki cel, którym no, musimy sobie jasno stawiać i konsekwentnie realizować. I to Prawo i Sprawiedliwość realizuje. Oczywiście tego się nie da zrealizować w ciągu jednej kadencji Sejmu. Ja mogę podać na przykładzie tego, czym ja się zajmuję, polityką rodzinną i nigdy w historii parlamentu, jak ja pamiętam, i też tych kadencji, w których jestem w Sejmie, tyle dobrego nie zrobiło się w polityce rodzinnej, co w ostatnich 3 latach. I to jest w wymiarze i materialnym, i rozwiązań, które proponowaliśmy. Dlatego, panie ministrze, prezes Kaczyński ma prawo mówić w Katowicach również, wara od naszych dzieci. Dokładnie tak, bo to akurat jest ten temat, który absolutnie nie powinien podlegać pod te restrykcyjne przepisy, czy różne ideologiczne, powiedziałbym, propozycje, które są zawarte zarówno czy w instrukcji z WHO, czy choćby słynne LGBT. No to absolutnie nie jest do zaakceptowania. Nasza tradycja, to jest temat na wybory do Europarlamentu, panie ministrze? Oczywiście, że
to nie da się tak jednoznacznie określić, czym się ty zajmuje. Na pewno z Unii Europejskiej, czy z Europy może tak, te sygnały, czy te głosy, które płyną, nie są przychylne rodzinie, wartościom i z tym trzeba walczyć, o tym trzeba mówić, głośno mówić i myślę, że w tym kontekście te rozmowy prowadzimy. A z drugiej strony mamy, może inaczej, partia, która obiecuje wydać prawie 10% budżetu państwa, można powiedzieć, po to, żeby się utrzymać u władzy, to jakby pan to nazwał? Znaczy, w jakim sensie pan mówi, że się utrzymać przy władzy? No, to chodzi w polityce władze, z drugiej strony. Władzę się sprawuje po to, żeby ją utrzymać. To nie jest. Jak to określić? Najważniejsze jest to, żebyśmy to, co prowadzimy, jak realizujemy program, żeby to, co uda nam się wypracować jako państwo, jako gospodarze tego kraju, umiejętnie rozdzielać. I myślę teraz, przykład ostatnich 3 lat, no to jest właśnie takie dzielenie się z wypracowaniem profitami naszego kraju z całą częścią społeczeństwa, a nie jak było to wiele, wiele lat temu, tylko z wybraną grupą. Panie Czarny, bez złośliwości. Ja się pytam, zastanawiam się, czy państwo dzisiaj stać na to, aby wydawać 40 miliardów złotych na program Rodzina 500+, a to nie wszystko, bo mamy jeszcze 11 miliardów stać na państwo, trzynastki jeżeli... dla emerytów, 2 miliardy na PIT-y dla młodych. Panie redaktorze, jak pan też doskonale wie, że też wielokrotnie podkreślamy wiarygodność i to, co robimy, to też wynika z tego, że podchodzimy do tych rzeczy wiarygodnie. Jak mówiliśmy o pierwszym wejściu programu 500+, to nie mówiliśmy dla wszystkich, bo nie było wtedy środków w budżecie państwa. Mówimy o ostatecznych rozwiązaniach. Dzisiaj mówimy dla wszystkich, bo dzisiaj w budżecie państwa takie środki mamy i to jest jakby odpowiedzialność, że jeżeli mamy środki, to tymi środkami się dzielimy i w tym zakresie mówimy, no jeżeli my dzisiaj porównalibyśmy się ostatnie, nie wiem, 20 lat, transformacja, no to kto na tej transformacji najbardziej ucierpiał? Czy były propozycje ze strony wtedy ówczesnego Leszka Balcerowicza do sfery społecznej i tak dalej. No to możemy kontynuować. My dzisiaj, jeżeli zmieniamy, to zmieniamy też w kontekście takim, aby ludziom żyło się lepiej i ten cały program tak jest nastawiony, żebyśmy się dzielili z owocami wzrostu gospodarczego z całym społeczeństwem i to wyraźnie widać, bo ta część materialna mocno się poprawiła i myślę, że tutaj tego nikt nie zakwestionuje. Jeżeli stać budżet państwa na to wszystko, o czym pan mówi, jakim cudem jeszcze parę tygodni temu rząd kategorycznie odrzucał możliwość podwyżek dla nauczycieli? To jest 8 miliardów złotych. Trzynastki dla emerytów 11, na to nas stać, 40 miliardów 500+, 8 miliardów podwyżki dla nauczycieli nie. Podwyżki dla nauczycieli są rozpisane i to było ogłoszone już 2 lata temu, jeśli chodzi o podwyżki nauczycieli i systematycznie od 1 września kolejna transza podwyżki w ciągu 1,5 roku, to jest 16,5% wzrostu wynagrodzeń wśród nauczycieli. Oczywiście to nie jest jeszcze wystarczające. Ten proces musi trwać i wzrost wynagrodzeń wśród nauczycieli musi następować, ale robimy to systematycznie. Także trudno na przykład nie przeznaczyć też dodatkowych środków dla sfery emerytalnej, gdzie też te potrzeby są, wychodzimy dalej z bardzo niskiego poziomu emerytur. Emeryci są ważniejsi od nauczycieli? Nie ma ważniejszych. Tak jak wcześniej lekarze, czy osoby niepełnosprawne? Nie mówimy. Mówimy, że jeżeli mówimy o wsparciu dla tych, no to dzisiaj zaproponowaliśmy tak zwaną trzynastkę dla emerytów, rencistów i myślę, że to im jak najbardziej się wszystkim tym grupom należy. No, z drugiej strony pamiętam, różne słowa padały w trakcie tej dyskusji o właśnie podwyżkach dla nauczycieli. Pański kolega z PiS, Marek Suski, twierdził, że pensje nauczycieli i posłów to są niemal podobne, więc nie ma na co narzekać. To była niezręczna wypowiedź i pan poseł z tego, co pamiętam, przeprosił za tą wypowiedź. Ale sporo takich niezręczności. Z czego to wynika? No minister Szczerski mówił, żeby radził nauczycielom z kolei, żeby dorobili sobie do pensji, że tak powiem, powiększając rodzinę. Znaczy, no ja, trudno mi odpowiadać za innych. Ja staram się w swoich wypowiedziach wypowiadać, powiedziałbym, w sposób pozytywny dla każdej grupy. Nie mam takich tutaj z tym problemów.
500+, program 500+, panie ministrze, to właściwie działa? Działa w sensie jakby skuteczności tego programu? Znaczy on miał dwa cele. Jeden cel to była oczywiście kwestia demograficzna, czyli poprawa wskaźnika dzietności. No tylko przypomnę, że byliśmy praktycznie na samym końcu tych tabel światowych, jeśli chodzi o wskaźnik jeżeli dzietności. Jeżeli dobrze pamiętam, był to najważniejszy, główny cel tego programu. To był pierwszy cel, a drugi cel to była poprawa materialna rodzin. Ten drugi cel, czyli poprawa materialna rodziny, jest bardzo widoczny choćby w sferze ubóstwa, czyli zniesienie choćby, czy zminimalizowanie ubóstwa, biedy i to się odczuwa. Jeśli chodzi o wskaźnik dzietności, to on oczywiście nie jest do pokazania w ciągu jednego czy dwóch lat, choć przypomnę, w ubiegłym roku po raz pierwszy od wielu, wielu lat urodziło się ponad 400 tysięcy dzieci i ten wskaźnik dzietności wzrósł nam do 1,47 z 1,29, czyli jest ten wzrost. Wtedy ten wzrost było widać, ale w 2018 roku znowu mamy spadek. No nie, panie doktorze, wskaźnik dzietności nam wzrasta, bo ubywa nam kobiet w wieku, powiedziałbym, rozrodczym, bo taka jest nazwa. Wchodzimy w niższy, jeśli chodzi o kobiety. Stąd wskaźnik dzietności będzie nam przyrastał, ale będzie nam się rodziło mniej dzieci. I to jest jakby jest problem. Oczywiście to się tam po czasie zmieni ta sytuacja, ale dzisiaj wskaźnik dzietności mamy na poziomie 1,46, to jest bardzo niski. To jest jeszcze na poziomie w tej chwili nawet nie średniej europejskiej. A może nie wystarczy po prostu rodzinom, matkom dać 500 zł, tylko trzeba po prostu stworzyć system. Ja myślę, że dlatego też oprócz tych działań też podejmujemy inne działania. Rozpoczęte kwestie związane z urlopami rodzicielskimi, urlopy wychowawcze, wydłużone. To są te wszystkie te elementy, czy możliwość w tej chwili tych programów, które my realizujemy, na przykład łączenie pracy zawodowej z wychowaniem, czyli program Maluch Plus, czyli tworzenie opieki żłobkowej. To są te działania, które podejmujemy w stosunku do matek, które będą mogły też z tych programów, czy korzystając z tych programów. I oczywiście tego się nie zrobi w ciągu, tak powiedziałem, jednej kadencji. To jest wymaga czasu. To w sensie skadzika... Czy nasz budżet to utrzyma? Wytrzyma? Myślę, że tak powiedziałem, no jesteśmy odpowiedzialnym ugrupowaniem i tutaj tak mówicie. Jak pan redaktor doskonale wie, mamy najniższy w tej chwili deficyt budżetowy kraju. No, ale ta koniunktura też się kiedyś skończy, panie ministrze. Tak, ale nie pobieraliśmy, na przykład tak jak z OFE poprzednicy zabrali ponad 100 miliardów i się rozpłynęło. No to pamiętamy to wszystko i podchodzimy do tego odpowiedzialnie. Oczywiście, że sprawa nie jest łatwa, bo przecież budżet nie jest z gumy i trzeba w ramach budżetowych się poruszać, ale też kwestia związana choćby z uszczelnieniem VAT-u, te środki, które wpływają, wzrost wypłaty, wzrost wynagrodzeń, to też powoduje, że te wpływy są wyższe. No, w ostatnim czasie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wzrost wpływu na poziomie 10 miliardów. Czyli mamy też możliwość sfinansowania tych transferów społecznych dotyczących emerytów. Panie ministrze, to jeszcze na koniec wracając do wyborów. Ile mandatów, na ile mandatów stać PiS w województwie śląskim? Do podziału mamy 7. Znaczy myślę, że tutaj będą dwa, myślę, mandaty na pewno, a trzeci mandat jest do zagospodarowania. Czyli zobaczymy. Czyli pan zakłada porażkę w województwie śląskim. Nie, zakładam. Z koalicją europejską, tą zbieraniną. Podchodzę do tego w sposób, powiedziałbym, pragmatyczny i też patrzę na scenę polityczną. Zobaczymy jeszcze, jakie ugrupowania wystartują, bo na dzisiaj się szykuje, że będzie 5 ugrupowań, które będą startować. No i zobaczymy. Liczymy, że pewne będą dwa mandaty, a jeżeli będzie dobra praca, to będą 3 mandaty. Nie wierzę w zwycięstwo swojego ugrupowania w tych wyborach w województwie śląskim. Bardzo dobry wynik. Nie mówisz, że tutaj te wyniki mogą być porównywalne. Czyli Jerzy Buzek to jest ten atut, którego wy nie macie? Zapewne Jerzy Buzek jak zawsze robi dobre wyniki na Śląsku i to na pewno... 5 lat temu, przypominam, więcej głosów niż cała lista PiS. I dlatego ta moja ostrożność wynika między innymi z tego, że no pamiętam też wyniki, które osiągał. Nie wierzy pan zobaczył w panią Jerzy poseł Buzek. Wiśniewską jako liderkę listy. Uważam, że pani poseł Wiśniewska osiągnie znakomity wynik. Jestem o tym przekonany, bo jest bardzo aktywna zarówno w Brukseli, jak i również w naszym regionie. Myślę, że przez te ostatnie 5 lat pani poseł odwiedziła
praktycznie wszystkie większe czy mniejsze miejscowości naszego województwa. Mogę to podać z przykładu Podbeskidzia, gdzie często pani poseł, mimo że jest z innej części województwa, przyjeżdżała. Ja też odwiedziłem sporo miast województwa, tylko co z tego? No, jak pan będzie startował, to się przyda. A to mam nadzieję nigdy. Ale panie ministrze, kampanię do Nie zarzekałbym się, bo nigdy nie wiadomo, co człowiek jeszcze w życiu będzie robił. Nie jestem politykiem, więc nie muszę się z tego tłumaczyć. Kampanię do Europarlamentu pan będzie jakoś prowadził? Znaczy, no ja myślę, że też swoją pracą pokazuję, że no, jestem też aktywny, jeśli chodzi o moją pracę zarówno w ministerstwie, jak i w regionie. Nie zakładam jakichś fajerwerków, bo nigdy takich kampanii nie prowadziłem, a wyniki, powiedziałbym, robiłem no, nie najgorsze, jeśli chodzi o Czyli potwierdza się to, nie chcę, ale muszę. Nie. Chcę i chcę powalczyć o ten mandat. Tak sobie myślałem, że zastanawiałem się, czy na przykład mogłoby być tak jak z Patrykiem Jakim w Warszawie w wyborach prezydenckich, kiedy trzeba było dzielić obowiązki ministerialne z obowiązkami, z rozdawaniem kiełbasek na przykład na ulicach. No to zapewne pan mnie nie spotka na ulicy ani z pączkami, ani z kiełbaskami, bo to nie jest mój styl prowadzenia kampanii. Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia.